Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym wziąć Was na wycieczkę na arenę i pokazać Wam bardzo ciekawy team bardzo sprytnie wykorzystujący pasywne umiejętności dwóch czempionów. Jest to team, który jest naprawdę skuteczny, ale też może być niezwykle irytujący, jeżeli traficie na ten team w obronie przeciwników. Aczkolwiek ostatnio każdy z nas ma już dobry sposób, żeby sobie poradzić w postaci Sun Wukonga. Ale tutaj nie będziemy dzisiaj pokazywać obrony, będziemy pokazywać atak, więc skoro to wy wybieracie, kogo zaatakujecie, nie musicie się tym przejmować. I co to jest za team? Jest to team, który bazuje na dwóch czempionach. Tymi czempionami są Helicath i Ultimate Death Knight. Ultimate Death Knight to był też czempion, którego dostawaliśmy po 7 dniach logowania, więc wielu graczy może go mieć. A Helicath to była fuzja już jakiś czas temu, ale również pewnie populacja Helicathów w społeczności Raid jest wyższa niż w przypadku innych czempionów. Więc to jest ta dwójka, którą tutaj trzeba mieć. Pozostałą dwójką na arenie można już rotować, ale tych dwóch czempionów nie da się wymienić na kogoś innego, dlatego że tutaj korzystamy z pasywów, które są wyjątkowe dla tych dwóch czempionów. Więc na początek może wyjaśnijmy, o co tutaj chodzi i co tutaj jest takiego wyjątkowego. Więc zacznijmy od Ultimate Death Knighta. U niego tutaj korzystamy z tego pasywu. To awesome, to die. Za każdym razem, kiedy jeden z naszych czempionów jest zaatakowany, on ma 100% szans na zablokowanie tego uderzenia i przenosi wszystkie nadchodzące obrażenia, ale nie tylko obrażenia, wszystkie też efekty, wszystkie debuffy, wszystko przenosi na siebie. A co robi Helicath? Tutaj jego pasyw, który zwiększa jego defense o 5% za każdy block damage, który jest na naszych czempionach i dodatkowo kontratakuje swoim A1 za każdym razem, kiedy czempion, który ma na sobie block damage, otrzymuje obrażenia. Ja już pokazywałem Wam tutaj Helicatha na arenie, wykorzystując ten pasyw, ale tutaj w tym teamie jest to podniesione do wyższego poziomu, ponieważ czym charakteryzuje się Ultimate Death Knight na arenie? Tym, że ma na sobie stone skin i jest bardzo wolny. Więc on będzie utrzymywać na sobie ten block damage wrzucony przez Helicatha, tak? On tutaj na A3 wrzuca block damage na wszystkich, więc na nim ten block damage będzie utrzymywał się bardzo długo. Jednocześnie za każdym razem, kiedy przeciwnik nas zaatakuje, to Ultimate Death Knight będzie przejmował swoim pasywem przynajmniej jedno z tych uderzeń i te obrażenia. W związku z tym będzie cały czas, póki będzie miał na sobie block damage, będzie cały czas aktywował pasyw Helicatha. Helicath będzie takiego delikwenta atakował swoim A1, który jest naprawdę, naprawdę mocny. Dodatkowo ignoruje shield i ignoruje block damage, więc to są dodatkowe zalety tego A1. Ma tutaj jeszcze weekend, ja nawet nie pamiętam, czy zbudowałem mojego Helicatha z accuracy, jak widzimy 129, więc na ten weekend nie ma co liczyć. On tutaj został zbudowany jako nuker, pełne obrażenia. No i co jeszcze potrzebujemy, żeby dopełnić ten team? Chcemy zwiększyć obrażenie Helicatha, więc potrzebujemy kogoś, kto będzie miał increase defense. Tak, bo jego obrażenia, jak sobie spojrzymy, tutaj opierają się na defensie, tutaj też, tutaj już obrażeń nie zadaje. Więc chcemy mieć kogoś z increase defense, kto zwiększy jego defense, zwiększając jego obrażenia, ale też zwiększając przeżywalność całego teamu. No, ja już jestem endgame'owym graczem, trochę gram, troszkę tych czempionów nałapałem, więc ja wykorzystuję do tego Sify. Ale oczywiście można tutaj wykorzystać zupełnie kogoś innego. Zobaczmy tak na szybko, kogo jeszcze można wykorzystać. Tutaj, jeżeli nie wiecie,
kogo macie z Increased Defense, możecie szybko wykorzystać sobie te filtry i zobaczyć, kto tutaj się znajduje. Jeszcze Volt wstawimy. Mogę to też? I mogę to też. Ok. I widzimy wszystkich czempionów, którzy mają Increased Defense. Z legend mamy tutaj Irona Brago, mamy Marty, Ragash nie bardzo, on ma Increased Defense, ale wrzuca tylko na siebie, więc zwracajcie uwagę na to, żeby najlepiej to było AoE. Ale mamy Mistrale, kolejny darmowy champion. Z championów, których można wykorzystać, na pewno będzie Sepulcher Sentinel. O jego akurat bym nie wykorzystywał. Grizzled Yar z takich opcji bardziej dostępnych, Tatura, Lightsworn. Tak? To są czempioni, których można wykorzystać tutaj zamiennie. Usunę te filtry. No i jeszcze mamy, możemy tutaj wykorzystać innego czempiona, który nam na przykład zwiększy przeżywalność. Ja tutaj wykorzystuję Duchess. Ona wrzuci mi tutaj. Daje mi blok debuffs, drugi, po Sifi też to daje, ale daje mi Perfect Veil, co zwiększa jeszcze moją przeżywalność, ale można by tu wykorzystać czempiona na przykład takiego jak Madame Cerise, która mi daje debuffy na przeciwników, dzięki czemu zwiększymy obrażenia. Można tutaj wykorzystać kogoś, na przykład takiego jak Molly. Mamy Revivera, ona przyspieszy cały mój team, więc też kogoś takiego można tutaj wykorzystać. Można wykorzystać Aniri, Godseeker Aniri, która ma Revive, tutaj zwiększa wartość leczenia, wydłuża czas trwania buffów, które mamy, więc jeszcze dłużej będziemy mieć na przykład nasz block damage. Albo można wrzucić jeszcze kogoś innego, kto będzie zadawał obrażenia. Preferowany będzie też ktoś, kogo obrażenia skolują się na defensie, żeby wykorzystać ten increase defense. Więc takie pomysły można tutaj wykorzystać w takim teamie. No jak już mówiłem, endgame'owe konto, więc korzystam z tych najlepszych championów, więc mam Duchess, mam Sifi, no i tą dwójkę, która jest tutaj niewymienialna. Ok. Więc może pokażę Wam, jak mam zbudowaną tą dwójkę. Może przejdźmy do tego. Pokażę Wam, jak mam ich zbudowanych, a potem już przejdziemy do samych walk. Więc na początek Helikat. On jest moim nukerem, więc idziemy w pełne obrażenia. Ma tutaj set Savage, po to, żeby ignorował jeszcze troszkę defensu. Jego staty wyglądają następująco. Mamy 6500 defensu. Mogę skorzystać jeszcze na przykład z jego aury. Dodaje dodatkowo 30% defensu. Sporo HP. Jest dosyć szybki, ma 100% crit rate, dużo critical damage. No i to tyle tutaj z tych, na arenie, z tych dodatkowych bonusów nie mogę korzystać. Masterki wyglądają w ten sposób. Tutaj się przesunę do Helm Smashera, idę po to, żeby jeszcze mieć szansę na zignorowania większej ilości defensu, no bo akurat on nie ma czegoś takiego w swoich skillach, więc tak wyglądają jego masterki. Już Wam pokazuję jego rzeczy. To jest broń, mamy tutaj critical damage, crit rate, HP. Akurat broń nie może mieć defensu, więc tutaj tego defensu nie znajdziemy. To jest hełm, mamy defense, HP, crit rate, crit damage. Tutaj troszkę speedu. Rękawice crit damage, trochę crit rate'u i trochę defensu. Jeżeli nie macie rękawic, nie jesteście w stanie odpowiedniego crit rate'u, czyli 100%. To jest bardzo ważne, żeby nuker miał 100% crit rate. Jeżeli nie macie w substatach wystarczająco dużo, to zakładacie rękawice crit rate i szukacie crit damage na dole. Chest, defense, mamy tutaj crit rate. I buty, defense, bardzo fajne buty mi się tutaj trafiły, dodatkowo jeszcze mamy ascendowaniu defense trafiłem, trochę speedu, crit rate i crit damage. No i teraz biżuteria tutaj jeszcze jest do poprawy, bo tu jest tylko na przykład tylko rzadki pierścień. Zresztą zobaczmy, dawno nie sprawdzałem, czy tutaj czegoś ciekawszego by nie można było dać.
Troszeczkę defensu straciłbym. Tutaj, no tutaj jest jeszcze gorzej. Ale ten wymienię sobie. Ok, mam, przy okazji mam reaction, więc zawsze jest to jeszcze dodatkowa ochrona, a strata defensu jest tutaj niewielka. Ok, więc taki będzie miał pierścień. To jest jego amulet, mamy crit damage, trochę defensu, HP i tutaj defense sporo speedu, na dole też defense. Więc tak wygląda Helicath, a teraz przejdźmy do Ultimate Death Knighta. Tutaj on ma być wolny i mieć Stone Skin, więc ma tutaj 6 rzeczy Stone Skin. Jego staty wyglądają następująco, tak? Mamy dużo HP, dużo defensu, jest bardzo wolny i w zasadzie to jest najważniejsze. Gdyby miał lepszy Stone Skin, to jeszcze chciałbym mu dać dużo rezystensu. To 328 na arenie, no, to jest zdecydowanie za mało. Jego masterki wyglądają tak. Tutaj idziemy do Fearsome Presence, ma więcej szans na to, że wrzuci Provoke. Można by też pójść tutaj do Unshakeable, żeby dać mu więcej rezystensu, ale przy moim buildzie te 50 więcej tak naprawdę by nic nie zmieniło. To już by trzeba iść w 500 i wyżej. Rezystens to jest akurat taki stat, że jeżeli ma działać, to trzeba go mieć naprawdę dużo. No i już wam pokazuję, jakie ma rzeczy. Tutaj oczywiście wiecie, czego się spodziewać. Będzie HP, będzie defense, trochę rezystansu. To są główne rzeczy. Tutaj mamy hełm i oczywiście chcę unikać wszędzie speedu. Tak wygląda tarcza. Tutaj mamy, widzicie, to jest jeszcze pięciogwiazdkowa rzecz, HP procentowy. Tutaj mamy też HP procentowy, mógł być też defense procentowy i buty HP. Jak to wygląda i teraz biżuteria. Atak. No, w tej frakcji brakuje mi póki co dobrej biżuterii reaction. Tutaj amulet i banner defense HP i defensem na dole. Więc tak ta dwójka wygląda, a jeszcze na szybko pokażę wam tylko staty pozostałej dwójki. To jest moja Duchess, a to jest Sify. Ok, więc tak wygląda ten team. Teraz jak już wiemy, jak to działa, jakie są zasady, to przejdźmy już na arenę i zobaczmy, jak ten team spisuje się w walce. Jestem na arenie, wybrałem sobie taki team. Mamy tutaj, to jest, no, team, który będzie dużo kontratakował, ale chciałem sprawdzić, jak mój team się spisze, tego typu team spisze się przeciwko właśnie duetowi Cupidus Venus. Mamy tu jeszcze do ochrony jest Nekreth. Widzimy, że jest to team, chociaż power nie jest bardzo wysoki, więc dużo rezystensu aż takiego dużego nie będą mieli. Ok, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ja teraz rzucę na siebie Increase Defense. Ja jeszcze zwiększę swoją ochronę. No i teraz Block Damage na wszystkich i możemy działać. No ja na razie może Nekretha tutaj uśpię. Oczywiście nie chcę jego atakować, nie chcę Cupidusa atakować, no bo zaraz zacznie mi tutaj kontratakować. Ale jak widzieliście, kontratak, on zaatakował, mój Helicath skontratakował i to nie triggerowało już kolejnego kontrataku, tak więc tu jest na pewno bonus tego teamu. No i ponownie, zaatakowała, niestety tego nie chciałem. Akurat ściągnęła wszystkie prawie debuffy z Undead Knighta. To jest niefortunna sytuacja. Okej,
Trzeba się tego pozbyć, żebym tutaj nie chronił za bardzo. Dobra, uśpimy jego. I ponownie. Atak, no i... Aj, minimalnie. Minimalnie. I by zginęła. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Ty dalej idź spać. Ja w tym momencie mógłbym użyć A2 ataku AoE, wrzucić na siebie wszędzie, na siebie, na wszystkie moich shield, ale nie chcę go aktywować, więc jedźmy dalej z Mistralą. No nie mają revive, więc jej już nie przywrócą do życia, ale jej passive ciągle działa. O tym trzeba pamiętać, że jej passive ciągle działa, więc to ciągle będą kontrataki. Niego już zabijmy. Nie zauważyłem, że ma block debuffs, więc nie mogłem jej uśpić. Jego uśpimy. No, widać, że mój team sobie tutaj bardzo dobrze poradził. Ok, mamy znowu block damage, auto. No i co? Kontratak, pyk. Jedna pani nie żyje. No jego kontrataki też nie będą triggerować moich kontrataków, więc tutaj tak to nie będzie działać. Ale poradziliśmy sobie z tym teamem w bardzo przyjemny sposób. Zobaczmy teraz tutaj. Jest tutaj Tormin, ale ja mam dwóch czempionów, którzy mają block debuffs, więc nie jest to problem. Czekamy tylko... Oj, miałem szczęście. Oj, kompletnie nie zwróciłem uwagi, że mam tutaj przecież Warlorda. Gdyby on mnie zablokował, byłoby po zabawie. Ale że z jakiegoś powodu chyba on się już musiał ruszyć, nie zwróciłem nawet uwagi. Tak, mają shielda, więc z jakiegoś powodu nie zaczynał od rzucenia skillów na cooldown. I to był błąd tego teamu. A teraz patrzymy, jak Helikath powoli morduje wszystkich. I znowu mi ściągnęli debuffy z mojego Ultimate Death Knighta. Pech. Dobra. I pyk, pyk. Dwa uderzenia, bardzo mocne A1. Czekamy, aż block damage znowu wrzuci na wszystkich. Bo póki co mam pecha i nie mogę wam pokazać, jak ten duet się dobrze spisuje, bo cały czas Ultimate Death Knight traci block damage. Zresztą przy okazji, no widzicie, jaka jest słabość tego teamu, że tutaj nie polecałbym stawać przeciwko teamom, do walki przeciwko teamom, które mają czempionów, którzy usuwają nasze buffy. To jest słabość. Tutaj sprawdźmy sobie, jak się spiszemy przeciwko temu teamowi. Increase defense. Tu na razie nie wykorzystam A2. I block damage. Oczywiście Rotos ignoruje block damage, więc to nas nie ochroni przed śmiercią, ale będzie aktywował. I każdy atak w tym momencie jest oczywiście przez passive Ultimate Death Knighta zabierany, przynajmniej z pierwszego uderzenia, co powoduje kolejne kontrataki. No naprawdę przyjemność jest patrzeć, jak Helikath tym swoim A1 mocno, mocno uderza. No tutaj mierzymy się przeciwko pasywowi Pythiona, tak? Który
redukuje obrażenia, im więcej jest buffów, a to jest team, który ma buffów bardzo dużo. Ta walka potrwa pewnie długo, długo, zwłaszcza, że mają dwóch reviverów, mają dwóch... dwóch reviverów i Cardiela, który wrzuca revive on death. Tak miałem powiedzieć. Ok, musimy poczekać, aż będziemy mieć block damage znowu. No i ta walka może potrwać i potrwać. Tutaj musiałbym najlepiej wziąć kogoś, kto usuwa debuffy z nich. Jeżeli nie mają oczywiście polimorfa, bo to jest inna sprawa. No block damage. Flikat. No mamy block damage, ok. Jest increased defense. Jak widzicie, dwa razy a jeden uderza i większość, dwie trzecie życia Duchess zabrał. Jego AoE też jest całkiem mocne, jak widać. O, pierwszy zginął, oczywiście zaraz wróci do żywych. Umarł revive on death. Tutaj to samo. Ale tak troszkę, kawałek po kawałeczku ich zabijamy. Gdzie jest moja myszka? Nie widzę kursora. Tutaj chcę teraz jego się pozbyć. No właśnie dlatego. W tym momencie idziemy na Duchess, bo on wykorzystał swój revive. Więc chcę się pozbyć w pierwszej kolejności Duchess. Niestety ma revive on death, więc... Więc to potrwa. Chwilowo nie mamy block damage, więc nie będzie kontrataków. Ale jak widzicie, ten team przy okazji jest strasznie, strasznie odporny na obrażenia. Ok, mamy block damage i znowu kontrataki. Przy okazji, mój Helicath ma Blessing, który przy każdym revive'ie zmniejsza HP. Więc widzicie, że jak oni mało HP już mają, ci, którzy byli wskrzeszani. Co sprawia, że dużo łatwiej będzie mi ich zabijać. No i Duchess wraca, ale już widzicie, ponad połowę HP już straciła i dzięki czemu bardzo szybko byłem w stanie ją ponownie zabić. Tylko jeszcze ten cholerny Pythion nie chciał ani razu umrzeć. O, jest blisko, dobicie go i pięknie. I w tym momencie to już będzie koniec. 5 minut ta walka prawie trwała na auto, więc widać jak dobry jest to team. I teraz sprawdźmy się przeciwko temu teamowi. Tutaj też mają, chociaż nie chcę, żeby ten poradziłbym sobie ten team, ale to by trwało naprawdę długo, bo musiałbym czekać, aż oczywiście tutaj Ultimate Death Knight straci Stone Skin i dopiero wtedy można by było rozpocząć walkę na poważnie. Tutaj mamy Yumeko, zablokuje mnie, nie chce walczyć. Tutaj też takiego teamu bym unikał, ponieważ jak zacznę kontratakować na Mortu, aktywuję jego pasyw i będzie to źle wyglądać. Okej, dobra, sprawdźmy sobie taki speed team. Na koniec jeszcze. Tutaj będę musiał przeżyć, tak? Oni mają mocny atak AoE. Uj. Ok,
I mam jeden bog revive, ale mamy dwóch revive'erów. I już wracaj do życia. Nie, znowu. Ok. Przeżyliśmy. Drugi atak Itosa już nie był tak ciężki. Śpi. Block damage. I się bawimy. Atak. A, to był, na razie były kontrataki. Więc nie triggerowało. Ok. I zaczynamy. Pozbądźmy się najpierw jej, żeby revive nie mieli. Nie ma Lidii. No i został sam sam Kajmar. Za chwilę się go pozbędziemy. I Helicath dokończył dzieła zniszczenia. Ok, myślę, że te walki pokazały wam, jak ciekawe jest to połączenie. Pamiętajcie, Helicath i Ultimate Death Knight są tutaj niewymienialni. Cały ten team polega na pasywach tych dwóch czempionów i na tym, że Helicath ma bardzo mocne A1, dzięki czemu, jak widzieliście, mógł może bardzo duże obrażenia zadawać. Pozostała dwójka jest jak najbardziej wymienialna. Pamiętajcie tylko, żeby wziąć kogoś, kto ma Increased Defense. Reviver jest tu też przydatny, bo jest to team, który rusza się jako drugi, więc jeżeli, tak jak w ostatniej walce, ktoś zginie wcześniej, to trzeba mieć tutaj Revivera. No a czwarty champion, no to już macie tutaj możliwość wyboru. Może to być jakiś debuffer, ktoś, kto usunie debuffy z przeciwników. Może to być, jak w moim przypadku, ktoś, kto jeszcze bardziej wzmocni przeżywalność tego teamu. Ok, myślę, że z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, jest konkurs, jeszcze macie ostatnią szansę na to, żeby subskrybować mój kanał, zostawić komentarz z swoim player ID pod filmem konkursowym, który był w czwartek. Więc zajrzyjcie na tamten film, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do wygrania jest 540 gemów i jeden Ancient Shard. Ok, z mojej strony to wszystko. Mówi do was Samael. Cześć. We'll be right back.